jak to jest, bo jest tak obiegowa opinia, że jak jest dziecko z niepełnosprawnościami, no to nawet jeżeli będzie możliwość, znaczy jest, że tak powiem, sytuacja prawna wyczyszczona, to w Polsce nie znajdzie rodziców adopcyjnych, na adopcji zagranicznej teraz praktycznie nie ma. Czy to jest prawda, czy to nie do końca tak? Trochę tak jest, dlatego że u nas stawia się przede wszystkim na rodziny adopcyjne, bezdzietne, czyli to są osoby, które z różnych względów, powiedzmy biologicznych, nie mogą posiadać własnych dzieci. No i skoro większość ludzi, które myśli o posiadaniu dziecka, jednak no, przede wszystkim myśli o zdrowym, różowym babasie. Tylko że w pierwszej kolejności to te rodziny są zaspokajane, że tak powiem, tak? I one są przyjmowane na szkolenia, bo żeby być rodziną adopcyjną, trzeba przejść odpowiednie przeszkolenie, trzeba być pod opieką ośrodka adopcyjnego. Dwa, rodzina adopcyjna nie posiada, tak jak rodzina zastępcza, posiada pewne wsparcie finansowe, inne, ale też finansowe z powiatu, tak rodziny adopcyjne są już tak zrównane z rodzinami biologicznymi, czyli twoje dziecko, twój problem. No tak, i tutaj jest trochę problem z tymi rodzicami, że chętni i osoby otwarte na dzieci niepełnosprawne często rozbijają się właśnie o ten brak pomocy. Raz finansowej, ale też to, że nie mają żadnych dodatkowych, no nie wiem, profitów na przykład związanych z, nie wiem, z pierwszeństwem w kolejce do lekarza. Bo jeżeli dostają dzieci, to często dostają dzieci, nie, to nie są już dzieci nowonarodzone, tak? Często jest tak, że jeżeli zaczynamy, jak rodzi nam się dziecko i zaczynamy od początku z badaniami, ze wszystkim, to wszystko wiemy. Spotkałam się z rodzinami adopcyjnymi, które dowiedziały się o tym, że dziecko nie jest po prostu wcześniakiem i ma problemy wcześniacze, tylko ma czterokończyniowe porażenie mózgowe po ponad roku od przyjęcia dziecka do opieki. Dlatego, że ten proces leczenia, badania wszystkiego trwał tyle czasu. I zanim ktoś wreszcie powiedział, nie, nie, proszę Państwa, to ci, co tam mówili w ośrodku adopcyjnym, że to dziecko ma tam, jest dużym wcześniakiem, to jest za mało. Państwo muszą przebadać na to i na to. Zanim się taki lekarz trafił, zanim oni przeprowadzili te badania, a też wiem, jak w NFZ-cie to trwa, to też nie jest z dnia na dzień się miejsca w szpitalu na badania nie dostaje, to się okazało, że oni są, że tak powiem, o rok do tyłu ze wszystkim, z rehabilitacją, ze wsparciem tego dziecka na różne sposoby. Taki opiekun, nie wiem, w ośrodku preadopcyjnym, czy właśnie jakaś rodzina zastępcza, nawet opiekująca się jakąś tam ilością małych dzieci, które czekają na adopcję, może po prostu sobie nie dać rady wypracować takiej ścieżki, żeby szybciej takie dzieci zdiagnozować i oddać takie dziecko do rodziny adopcyjnej w pełni zdiagnozowane, żeby było wiadomo, co naprawdę temu dziecku jest, tak? No bo jak dziecko nie ma ręki, to wiemy, tak? Jak dziecko ma problemy właśnie związane z neurologiczne, czy psychologiczne, czy psychiatryczne, to tego nie dowiemy się na tym pierwszym etapie, jeżeli dziecko nie ma pełnej diagnostyki. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że nie wszystkie dzieci biologiczne mają taką diagnostykę, bo też rodzice o to nie dbają, nie sprawdzają wszystkiego. Ale w przypadku dzieci adopcyjnych jest jeszcze ten problem, że tutaj nie ma tej jednej osoby, tej ukochanej mamy, taty, którzy by przez to przebrnęli, którzy by przez te wszystkie ścieżki przeszli. To powoduje, że dzieci często są już na takim etapie dużo starsze, tak? To są dzieci kilkuletnie, a tutaj znowu, chętnych do dzieci kilkuletnich jest mniej niż tych, którzy chcieliby takie małe dziecko od początku, żeby na przykład, nie wiem, z różnych względów nie mówić im o tym, że są adoptowane. No tym bardziej, że te dzieci kilkuletnie, jeżeli właśnie były w ośrodku preadopcyjnym, no to już są dodatkowe obciążenia, zaburzenia więzi, tak? Tak, to oczywiście to jest już dodatkowa kwestia, której nawet dziecko zdrowe fizycznie, czy niepełnosprawne w różnym zakresie, zaburzenia więzi ma właściwie zawsze, tak? No bo tych więzi z rodzicem, czy z jakąś osobą tą pierwszym opiekunem nie ma. No chyba, że trafiło do rodziny zastępczej. Chyba, że trafiło do rodziny zastępczej. Tak, bardzo wcześnie. I ma te więzi zbudowane, ale znowu ma z tą rodziną. Więc też taki proces oddawania dziecka do adopcji, u nas czasami są 2-3 spotkania. No, a to jest bardzo mało. Tak, a są rodziny, które same, że tak powiem, na własną rękę mówią, że my wpuszczamy takich rodziców chętnych adopcyjnych, którzy wiemy, że będą adoptować dziecko właśnie codziennie. Tak? Oni mogą u nas prawie mieszkać. Tydzień, dwa, coś. Spokojnie się z tym dzieckiem oswajają, niech wszystko wiedzą. Ale są gdzieś tam bardziej takie zamknięte rodziny zastępcze, które też mówią, no macie wpisane w postanowieniu, że macie być, nie wiem, co środa, to proszę przychodzić co środa i nie zawracać głowy w inne dni.
i tyle. I to też budowanie więzi, kiedy dziecko już ma tą więź z tą rodziną zastępczą, jest trudne. Też często jest tak, że dziecko jest ma taką więź z rodziną zastępczą, że oddanie go komukolwiek innemu, mimo że ta sytuacja prawna jest, no, można powiedzieć, czysta, jest na jego szkodę. No i to dziecko zostaje w tej rodzinie zastępczej, ale na przykład ze względów finansowych ta rodzina zastępcza nie decyduje się na adopcję, no bo jednak wie, że jeżeli adoptuje to dziecko, to straci to całe wsparcie państwowe, że tak powiem, i tutaj utkwi w tej samej sytuacji, co inni, tak? Czyli, a z drugiej strony, jako rodzina zastępcza, na przykład zawodowa, zwolni miejsce dla innego dziecka, czyli dostanie jeszcze jedno dziecko z powiatu, inne nowe, że tak powiem, dziecko do opieki, zostając z tym dzieckiem, które ma, i bez wsparcia dla tego dziecka. Więc to też powoduje, że te dzieci są w tych statystykach adopcyjnych jako dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną, bo zgodnie z przepisami jest obowiązek zgłoszenia każdego dziecka, które ma uregulowaną sytuację prawną, do ośrodka adopcyjnego. Ale znowu ośrodek adopcyjny czasami samo sobie, że tak powiem, zaznacza na czerwono, że to dziecko jest nieadopcyjne, dlatego że jest taką ma więź z rodziną zastępczą, że nie chcemy go odbierać. No ale w statystykach wychodzi, że jest ono dzieckiem, które nie zostało adoptowane, no i jest napisane niepełnosprawność i się, że tak powiem, to łączy. Czyli na zdrowy rozum no, powinno się pomyśleć o jakimś wsparciu także finansowym dla rodzin, tak, które adoptują dziecko na przykład z niepełnosprawnościami. Tak, tak, w szczególności, że jest to przyjęte w niektórych krajach europejskich, to jest. To nie jest tak, że to jest jakiś tam pomysł nasz i nigdzie nie realizowany i raptem u nas rodziny adopcyjne są takie żądne środków finansowych i żądają teraz wsparcia. To się zdarza, to są rodziny zastępcze, które w niektórych krajach, które się przekształcają w adopcyjne i dalej ze wsparciem finansowym. Albo są zwane tak zwane rodziny zastępcze adopcyjne, zastępcze długoterminowe, które z założenia mówi się o tym, że one z tym dzieckiem będą prawie zawsze. W szczególności, że te dzieci niepełnosprawne w rodzinach zastępczych, one są czasami zawsze. Nie trafiają właśnie do ośrodków pomocy, tylko zostają w tych rodzinach. I one funkcjonują dalej jako osoby niepełnosprawne ze wsparciem rodziny. A ja znowu zapytam o bazy danych. Jak to jest z bazą danych z adopcjami? Czy jest jakaś skomputeryzowana ogólnopolska właśnie baza danych? Bo tutaj wydaje się, że nie ma żadnych problemów. To znaczy dziecko może być spod Pucka i pojechać do Przemyśla. Tak, no bo nie powinno być żadnych problemów z tym. Jest budowana, też przepisy o tym zaczęły mówić, ale mam wrażenie, że to dalej jest kwestia jeszcze kilku lat, kiedy będziemy mieli... Wydaje mi się, że to już była mowa o tym bardzo dawno temu. Tak, i o tym się mówiło i o to się tworzyło, ale mam wrażenie, że dalej ośrodki, przede wszystkim jest kwestia tego właśnie, że są te ośrodki, które mają prawo do oddawania dzieci do adopcji zagranicznej. One muszą mieć wszystkie informacje z całego kraju, gdzie jest to dziecko takie, które jest z różnych względów nie znalazło rodziny na poziomie Polski. Więc te dane są zbierane i te dane do dzieci idą do ogólnopolskich baz. Tylko jak te bazy wyglądają? Czy to jest baza danych taka, że siadam przed komputerem i osoba uprawniona ma dostęp, czy to jest tak, baza znaczy, danych, nie jestem wygląda... do końca, ale wydaje mi się, że tak, to już jest to skomputeryzowane. To tutaj na tym etapie nie jest to Excel czy wysłany zeszyt komuś, tylko to już jest skomputeryzowane. Natomiast no, nadal jest kwestia tego, że czas zgłaszania też jest różny w różnych miejscach. Tak? Są, ponieważ no, teoretycznie grozi za to kara dyscyplinarna pracownikowi, który nie dopełnił obowiązku zgłoszenia dziecka do adopcji, więc to się dzieje. Natomiast no, w jednym miejscu pani zbierze sobie pięcioro dzieci dopiero w klika, inna za każdym razem, kiedy dostaje postanowienie o odebraniu władzy rodzicielskiej, od razu takie dziecko wysyła do tego ośrodka adopcyjnego, że zgłasza to, że dziecko jest, że tak powiem, wolne prawnie. Natomiast no, bywa różnie, tak? Bywa tak, że też te postępowania trwają bardzo długo. I tutaj mamy dzieci, które mogłyby być dawno adoptowane, ponieważ wiadomo, że do tej rodziny biologicznej nie wrócą, ale postępowanie trwa 3-5 lat i razem dziecko ma 10 lat, trójkę rodzeństwa, no i tak kto adoptuje czwórkę dzieci w różnym wieku. A jest znowu zasada, że staramy się szukać dla rodzeństwa jednej rodziny. No tak, ale też się wydaje, że jeżeli rodziny by były obok siebie, blisko, tak, to więź między rodzeństwem można by zachować. Tak, no, tak, tylko to jest kwestia znowu chęci rodziny adopcyjnej.
A to jest też różne, tak? No i kwestia tego, czy one się zobowiążą, że będą tak zawsze mieszkać. No tak, oczywiście. Bo to no, też to różnie bywa. Ale to już jest. Oczywiście, to też zdarza. Tak, że przecież tak. Właśnie, czy po rozwodzie jedno z partnerów wyjeżdża na drugi koniec świata, czy kraju, czy świata, i też ten relacja z inną częścią rodziny jest różna, więc tutaj tak samo może być w tej sytuacji. Natomiast no, najważniejsze jest to, że te wszystkie procedury trwają niestety długo. U nas wszystkie procedury trwają długo, też jeśli chodzi o ośrodki adopcyjne, na przykład jeśli chodzi o szkolenie. Rzadko kiedy rodzina adopcyjna chętna do bycia taką rodziną adopcyjną, dostaje się na szkolenie na przykład w tym samym roku. Potem czeka na dziecko też jeszcze czasami kilka lat. Oczywiście to trochę zależy też od tego właśnie, jakie są preferencje tej rodziny. Jeżeli rodzina na przykład traktuje trochę to jak sklep, tak, i mówi, że musi być, nie wiem, niebieskooki blondynek i tylko chłopczyk, no to wiadomo, że... I po pierwsze ośrodek patrzy na nich krzywo, że tak powiem, no bo mówi sobie zaraz, chwila, moment, no to chcecie mieć dziecko, czy chcecie mieć konkretny model? A dwa, no jeżeli chce się w jakiś sposób dostosować do ich potrzeb, że tak powiem, no przynajmniej, że to był, nie wiem, chłopiec do jakiegoś tam wieku, no to tego dziecka może nie być w tym momencie. No tak powiem, no bo może być tak, że są na przykład dostępne w tym okresie tylko dziewczynki same, tak? Bo akurat po pozbawieniu władzy rodzicielskiej nastąpiło, nie wiem, u trzech dziewczynek. No i też taka rodzina może czekać na czasami latami z różnych względów. Czasami jest tak, że po prostu teraz ze względu na 500+, rezygnacja z władzy rodzicielskiej, czyli no tak nieprawnie powiem, tak? Czyli to, że matka, która rodzi dziecko, może złożyć tak zwaną blankietową zgodę na adopcję, czyli powiedzieć, że niech ktokolwiek adoptuje moje dziecko, ja nie chcę się nim opiekować. Robi mniej kobiet, tak, zgłasza taką chęć mniej kobiet niż wcześniej. Przez to też te procedury, jeśli chodzi o małe dzieci, też się bardzo ograniczyły i spowolniły, bo to jest o kilkaset dzieci mniej. Tam kilka lat temu to było chyba z 700 do 400 rocznie. No to jest duża procentowa. To jest duża różnica procentowa, biorąc pod uwagę, że tych rodzin chętnych adopcyjnych tak naprawdę jest coraz więcej, ponieważ coraz więcej, tak mówimy tu już o kilku milionach par, które z różnych względów leczą się na niepłodność. I takie osoby też decydują się na adopcję. I w związku z tym, jeżeli tu mówimy o kilku milionach ludzi, a tu mówimy o tym, że to się procentowo na to 50% zmniejsza liczba dzieci, które mogą być adoptowane, to tym bardziej to jest ta droga do tego, żeby te rodziny, które chcą oddać to swoją miłość dziecku, otworzyły się na te dzieci starsze, dzieci właśnie niepełnosprawne i starsze. Czy tak będzie? Może za jakiś czas bardziej będziemy otwarci, tak? No są, może też nasze społeczeństwo jest jeszcze mało otwarte na osoby niepełnosprawne. No ale to też jest pewnie kwestia tego, że no boją się odpowiedzialności. Oczywiście boją się, tak. Podołają. Tak, to też to jest z tym związane i też jest związane z tym, że no jeżeli właśnie różnie jest patrzone, trochę tak jak z rodzinami zastępczymi, różnie się patrzy na to, że ktoś adoptował dziecko. Czasami się ludzie do tego nie chcą przyznawać, przynajmniej nie od razu i nie wszystkim. I to też powoduje, że jeżeli by adoptowano dziecko 3-5-letnie, to trzeba jakoś wytłumaczyć, że się raptem w domu pojawiło dziecko, które nie jest noworodkiem. No ale wydawałoby się, to chyba, nie wiem jak to sprawa wygląda prawnie w Polsce teraz, no że mówi się, że dziecko ma prawo do tożsamości. Tak, i też u nas też się mówi o tym, że dziecko ma prawo najpóźniej tak tutaj w wieku lat tych 18 może iść i dowiedzieć się skąd pochodzi. Natomiast jest kwestia taka, że na etapie tej niesamodzielności, tej niepełnoletności, no przez okres jakiś, jeżeli rodzice adopcyjnie decydują się dziecku powiedzieć, no to nie ma takiej instytucji, nie ma takiej osoby, która może ich do tego zmusić. Z tego bo się różne nieszczęścia, bo rodzina adopcyjna na przykład musiała się przyznać, nie wiem, w szkole czy w przychodni. No i to dziecko dowiaduje się o tym właśnie od, nie wiem, jakiejś pielęgniarki, która mówi jakieś tam tak informacje temu dziecku, że nie wiem, inaczej się nazywało na przykład. Bo też takie są sytuacje, że w związku z adopcją dziecku jest zmieniane imię i nazwisko. Nie tylko nazwisko, ale też imię, tak? Bo czasami rodzice adopcyjni decydują się na zmianę imienia. I to powoduje, że taka rodzina, znaczy te stare dokumenty medyczne na przykład, są na stare dane. No bo dziecko urodziło się. No tak, to zrozumiałe. I tak, i wtedy, a one idą za dzieckiem. No i wtedy jest problem, bo dziecko się gdzieś tam niechcący może dowiedzieć, tak? I dlatego też ważne jest to, żeby jednak być dzieckiem szczerym i mówić o tym, no że ja cię kocham, jestem twoją matką, ale jestem twoją matką adopcyjną, a nie urodziłam cię, dlatego że i tak dalej, tak? No żeby to jednak
nie było szokiem, bo to jest dużo większy szok, kiedy dziecko dowiaduje się właśnie od pani pielęgniarki, która gdzieś tam się pomyli w dokumentach, niż od rodziców zastępczych czy adopcyjnych. No właśnie, a jakby pani powiedziała właśnie, jakbyś powiedziała, teraz zapytam takie bardziej, powiedzmy sobie, polityczne pytanie. Jeżeli porównamy sytuację w ogóle, jeżeli chodzi właśnie o opiekę państwa nad dziećmi teraz czy i przed 2015, bo dużo rzeczy mówiło się właśnie o ochronie rodziny. W 2016, pamiętam, była jakaś nowelizacja właśnie chyba ustawy. Mam wrażenie, że w praktyce ona chyba nie za dużo zmieniła, ale może się mylę. No, rzecznik praw dziecka wydaje się mało aktywny, no ale może coś się zmieniło na lepsze. Jak to wygląda? To znaczy tak, sytuacja jest taka, że trochę wrócono do tego etosu rodziny biologicznej. Czyli cały czas mówimy o tym, że jest prawo dziecka do rodziny, ale w rozumieniu tych najbliższych biologicznych członków rodziny, zapominając o tym, że prawo dziecka do rodziny dotyczy tego, że dziecko ma prawo mieć rodzinę. A czy tą rodziną są osoby biologiczne, czy właśnie związane poprzez prawo adopcyjne bądź pieczę zastępczą, to trochę się o tym zapomina. No, rodzina, która będzie zaopiekowana i bezpieczna. Tak, dodajmy. Tak. To jest najważniejsze. I tutaj pierwsze nowelizacje, jakie weszły po 2015 roku, dotyczyły ochrony rodziny biologicznej, tak? Tego, że na przykład nie zabiera się dzieci tylko i wyłącznie z biedy. Mimo że statystyki cały czas mówiły o tym, że wcale to nie była jakaś, tak, to były jakieś pojedyncze sprawy i nawet jeżeli gdzieś tam, że tak powiem, ta bieda czy jakieś problemy finansowe były jednym z powodów, to nie były jedynym, tak? Czyli na przykład był też alkoholizm, przemoc, inne sytuacje. Ale oczywiście no gdzieś tam w statystykach, jak była do zaznaczenia bieda, no to ktoś tam w sądzie zaznaczył bieda, no bo gdzieś tam to też miało wpływ. Ale nie było to wiodącym powodem. Natomiast gdzieś tam uznano, że tak jest, dlatego się dzieci odbiera. Natomiast jest, więc tutaj to idzie w tym kierunku. Oczywiście ta nowelizacja, która miała przejść przez Sejm poprzedni, miała kilka dobrych rozwiązań. Akurat chyba to jest to szczęście pieczy zastępczej, że jeśli chodzi o Ministerstwo Rodziny, to od już 12 lat tak naprawdę pracują tam te same osoby. One się nawet, jeżeli tam gdzieś zmieniają pojedynczo, to gdzieś ten trzon osób jest mniej więcej ten sam. No to wyjątek. To jest naprawdę wyjątek i nawet, że tak powiem, jednym z dyrektorów jest osoba, która jeszcze pracowała u ministra Kosiniaka na niższym stanowisku i została teraz dyrektorem. Więc to są osoby, które gdzieś w jakimś stopniu wciąż pracują w tej sytuacji i widzą, jak było, jak jest, jak może być. O to, że one się rozbijają później o ten polityczny mur gdzieś tam wyżej, to już jest inna kwestia. Natomiast ich chęć współpracy i otwartości na to, co można zrobić, jest dość spora. No, biorąc pod uwagę tak inne miejsca, gdzie ta współpraca jest żadna. No tylko tak jak mówię, tak? No, to często jest właśnie ta kwestia już tej najwyższej polityki, czasami nawet właśnie kwestia, to, tak jak teraz się mówi o tym, że kwestia rozrodczości też jest ważnym aspektem politycznym w związku z tym, że pan Jarosław Kaczyński powiedział, że to jest ważne. Tak, i że trzeba dokonać takich działań, żeby przekonać kobiety, żeby rodziły dzieci. No więc skoro to jest nawet tak polityczne, jak to, czy ktoś będzie, czy nie będzie rodził i ile dzieci, to tutaj tak samo kwestia tego, kto będzie rodzicem zastępczym, jakim i co będziemy tym rodzinom dawać, a co nie, no też gdzieś tam pewnie, może nie w samej głowie pana prezesa, ale gdzieś niżej pewnie w jakiejś osobie ważnej kiełkuje i to ona pewnie ma jakąś decyzyjność. Jeśli chodzi o pana rzecznika praw dziecka, mam wrażenie, że on też bardzo dużo czasu poświęca rodzinom biologicznym. Nawet ten jego jedyny w tym roku, że tak powiem, covidowym wystąpienie, jego jedyne działanie wobec pieczy zastępczej było o tym, że dzieci straciły kontakt z rodzicami biologicznymi w związku z tym, że są zamknięte w covidzie w domu. A o tym, że one są zamknięte w domach biologicznych, gdzie często są ofiarami przemocy, o czym na przykład fundacja głośno mówiła, tak, że nie zamykaj oczu, tak, załóż maseczkę, ale nie zamykaj oczu przed tym, że nie zakładaj maseczki na oczy, zakładaj na twarz, na usta, na nos, bo tam gdzieś obok ciebie jest dziecko, które, nie wiem, do tej pory wychodziło do szkoły i tam nauczyciele widzieli, co się dzieje, a teraz tam nie wychodzi, tak, ponieważ jest zdalne nauczanie.
to tego jakoś tak pan rzecznik chyba nie zauważył. Mam wrażenie, że, to nie wybrzmiało, tak? Natomiast wybrzmiało to, że rodzice biologiczni, którym z jakiegoś względu to dziecko zostało odebrane, no bo przecież to nie jest widzimisię, tak? To są procedury, to są trwa, to są kontrole różnych instytucji i organów, zanim to dziecko jest odebrane najczęściej, tak? Albo to jest taka sytuacja już drastyczna, no, że ta policja czy tam, czy pomoc społeczna decyduje to dziecko, że tak powiem, wziąć za fraki i wywieźć. To nie jest tak, że ktoś przychodzi do szczęśliwej rodziny jedzącej sobie obiad niedzielny i wyciąga dziecko. Więc no, skoro to dziecko zostało odebrane, to, że ono straciło kontakt z tym rodzicem, straciło, jak rozumiem, kontakt fizyczny, no bo tak, na, przez telefon, bo telefon może, mamy przecież teraz, jak się okazało, mamy tyle różnych programów, tych, z których możemy się kontaktować online, że wszyscy pracujemy w ten sposób, wszyscy też, dzieci się tak uczą, to co za problem, żebym się tak kontaktował z rodzicem, skoro ta potrzeba jest, bo najwidoczniej tej potrzeby takiej nie ma. Może właśnie to jest to czasami ratowanie dziecka od tych wymuszonych kontaktów z rodzicem, to tak naprawdę COVID to dziecko mógł uratować od tego, że to dziecko nie musi mieć tych kontaktów. Nie musi taka dziewczynka czy chłopczyk chodzić na wymuszone spotkania z tatą czy mamą, której nie chce widzieć, bo z różnych względów, tak nie wiem, był ofiarą przemocy czy jakiegokolwiek innej krzywdy, która to w tym dziecku siedzi. A czasami nawet jest taka sytuacja, że ta krzywda nie była tak może ogromna, ale krzywdą jest to, że rodzic opiekuje, ja się tobą zajmę, ja się tobą zaopiekuję, ja cię odzyskam. Tylko, że nic z tym nie robi. To dziecko wciąż żyje w takiej dwoistości, bo z jednej strony ma tu rodzinę zastępczą, jest zaopiekowana, a z drugiej strony cały czas ten rodzic obiecuje, no ale to jest rodzic, no to ja chcę do niego wrócić, tak? Nie wiem, czasami jestem jeszcze jakieś młodsze rodzeństwo, bo na przykład, nie wiem, matka związała się z nowym partnerem, ma nowe dzieci i on by chciał do tego rodzeństwa. Czasami takie właśnie kontakty z rodzicami, nawet po prostu nieporadnymi bardziej niż krzywdzącymi, są też bardzo krzywdzące dla dziecka. Więc mówienie przez pana rzecznika, że to jest największa tragedia dzieci przez COVID, że dzieci nie widzą rodziców biologicznych, od których zostały odebrane, no to trochę tak było, no niefartowne, bym powiedziała delikatnie. No tak, jeżeli mówimy o COVID-zie, no wam się udało, to znaczy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, załatwić bardzo ważną rzecz, mianowicie zlikwidować, bez fanfar to się odbyło, ale się wam udało, tą nieszczęsną godzinę policyjną dla dzieci, no bo było zarządzenie, że dzieci od 8 do 16 nie mogły wychodzić. Znaczy ja powiem od razu, że moja córka wychodziła. Buntowniczka. Nie no, z pełnym błogosławieństwem rodziców. Natomiast, no właśnie, stosunkowo łatwo wam się udało to zlikwidować, a mam wrażenie, że jakoś nie było w społeczeństwie ani pytań, jaka właściwie jest podstawa prawna tego, czy to jest zarządzenie konstytucyjne? Jeżeli to by chodziło o dorosłych, takie pytanie by się pojawiło od razu. No to prawda, tak naprawdę jeśli chodzi o dorosłych, zacznijmy od samych maseczek, o których tak mówi się o tym, że to, że gdzie jest podstawa do, w ogóle gdzie jest podstawa całego lockdownu, tak? Tak, a dzieci zamykamy w domu od 8 do 16. Nie, nie ma problemu. Zero pytań zadanych. Tak, to prawda, że tutaj znowu wracamy do tego, że często patrzymy na dzieci jako na no, takich jeszcze niepełnoprawnych ludzi. Także, że my dorośli mamy swoje prawa, my o nie walczymy, my mamy nasze konwencje, my tutaj mamy konstytucję, a dziecko to tam, no jakaś tam konwencja praw dziecka jest, no, ale to tam ją czytał. No tam obchodzimy jakieś tam święto, no mamy Order Uśmiechu i tyle mamy z dzieci. A w momencie, kiedy te dzieci są człowiekiem i mają swoje potrzeby, trzeba o tym głośno mówić. No i od tego jest też fundacja, my o tym mówimy, że dzieci to są pełnoprawni obywatele, którzy także mają swoje prawa, o których musimy pamiętać i które musimy szanować. Nikt nie może zmusić kogokolwiek, no żeby przez 8 godzin mały człowiek siedział, nie wiem, przy komputerze i się uczył, bo tak nie jest. W szkole też się nie uczy, dzieci uczą w różnych godzinach, wychodzą na przerwy, wychodzą na WF, na świeże powietrze, a rodzice w tym czasie wykonują pracę, są w pracy. Okej, teraz powiedzmy są na zdalnej pracy, no ale też wykonują pracę, nie mogą wziąć dziecka na spacer i pójść. Mówimy o tym, że dziecko ma prawo wyjść, w szczególności dziecko starsze. No wiadomo, że nikt rocznego dziecka samego na ulicę nie puści, ale dzieci szkolne przecież chodzą czasami, wracają same ze szkoły. Więc dlaczego teraz, w tym momencie, powiedzieliśmy sobie, dlaczego to dziecko teraz nie ma prawa wyjść? I dlaczego o tym nikt nie mówi? To trzeba powiedzieć głośno. To dziecko też ma prawo wyjść na świeże powietrze. Nie otworzyć okno, nie wyjść na balkon, tylko po prostu wyjść
na spacer, przewietrzyć się. Po tym, jak zresztą cały dzień siedzi przy komputerze. No mówimy się też, to udało, tak. Nam się to udało. Nie, gratulacje, bo takie sprawcze działanie to jest bardzo cenne i powiedziałam nieczęste. No, dziękujemy i mamy nadzieję, że to jest też dobry początek do tego, że nie tylko w tym będziemy mieli jakąś siłę sprawczą, bo też mamy wiele innych postulatów związanych z prawami dzieci i między innymi na przykład to, żeby jednak pamiętać o naszym telefonie 116, 111 i o tym, żeby on był finansowany tak też ze środków państwowych, jak było to przed 2015 rokiem, kiedy to był to finansowany przez rząd telefon interwencyjny dla dzieci, wspierający dzieci i młodzież przede wszystkim psychologicznie. Czyli telefon 116, 111. Tak, zapraszamy. To jest ta linia pomocowa dla dzieci. Tak, tak, wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy ze wszystkimi problemami i dotyczącymi rodziców, szkoły i dotyczącymi jakiegoś indywidualnej sytuacji. Też mamy też sporo telefonów dotyczących na przykład myśli samobójczych i też w takich sytuacjach wspieramy, też dzieci zapraszamy do tego, żeby z nami porozmawiały, żeby zastanowiły się, czy to jest jedyne rozwiązanie, bo może jest jakieś lepsze. I to jest też właśnie po to jest ten nasz telefon, który mimo braku finansowania rządowego wciąż funkcjonuje teraz już 24 godzinnie, ponieważ znalazło się tyle dobrych ludzi, którzy nas wspierają i innych organizacji, że działamy, wspieramy, jesteśmy cały czas, nieważne, że jest COVID, nieważne to, że nie jesteśmy tak tym uznani za ten psychiatryczny telefon rządowy, jesteśmy, zapraszamy i czekamy na was, dzieciaki, żebyście mogły uzyskać wsparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.